poniedziałek, 22. I miałem taki bardzo ambitny plan, żeby na każdy dzień dać taką super ambitną lekcję. I na dzisiaj lekcja to było: planowanie pracy zwiększa efektywność i pozwala nam zająć się rzeczami bez koniecznego myślenia o nich i pójściu w takim, wiesz, zastanawianiu się, co dalej. Ja sobie te swoje listy tutaj wypisuję na tych moich małych karteczkach. Natomiast dzisiaj w nocy około pierwszej złapał mnie ból brzucha. No i pojawiła się pewnego rodzaju jelitówka jednodniowa, bo później tam po południu już wszystko było w zasadzie w porządku. Pierwsza lekcja jest taka, że oczywiście planowanie ma sens, bo jesteś gotowy, wiesz, co masz do zrobienia i możesz po prostu działać bez zbędnego tracenia czasu. Natomiast ta prawdziwa dzisiejsza lekcja jest taka, że czasami będzie w życiu tak, że nasze plany pójdą w łeb i nie będziemy mieli siły, nie będziemy mieli energii, nie będziemy mieli chęci, żeby cokolwiek zrobić. Dlatego zastanów się dobrze, jak chcesz pokierować swoim życiem, co chcesz w życiu osiągnąć i niespecjalnie przejmuj się tym, że takie dni się zdarzają. Bo takie dni będą się zdarzać i nie ma wątpliwości najmniejszej co do tego, że to będzie miało miejsce i trzeba z tym żyć. Więc ja sobie część zadań, które miałem tutaj na dzisiaj, część zrobiłem, a część po prostu przekładam na kolejny dzień. I to jest tak, że myślałem sobie, dobra, dzisiaj już nie nagram tej lekcji, już odpuszczę, dam sobie spokój, ale stwierdzam, że nie. Że to jest właśnie budowanie charakteru. Kiedy czuję się już lepiej, to po prostu to zadanie wykonam, to zadanie nagram. I w moim przypadku fakt, że przygotowałem sobie tę listę zadań w niedzielę, bardzo mi pomógł, bo gdyby nie to, to pewnie już bym się położył spać. Po tym, jak uśpiłem dziewczynki, to zamiast skończyć to, co mam do zrobienia, czyli zmontować vloga do końca, opublikować go tak, żeby jutro o 6 rano był, po prostu bym tego nie zrobił. A tak, mam listę, wiem, co jest, natomiast 4 z tych punktów przełożyłem na inne dni. I teraz ważne jest, że jak przekładasz sobie na te kolejne dni, to żeby czasem nie wpaść na sprytny pomysł, żeby przerzucić wszystko na kolejny dzień. To w ogóle nie ma sensu. Więc tak trzeba sobie tymi zadaniami przeżonglować, żeby to było sensowne, żeby nie zajechać się następnego dnia. No bo co, jutro przyjdę do pracy, będę się czuł lepiej i nagle co, mam się po prostu zajechać tylko po to, żeby zrobić to, czego nie zrobiłem dzisiaj? To nie jest zbyt efektywne. Jeżeli coś jest krótkie, szybkie i możesz to zrobić dzisiaj, to zrób to, a całą resztę przełóż na kolejne dni. Więc to jest taka lekcja. Planuj, ale jeżeli twoje plany pójdą w łeb, to przestań się biczować, nie stresuj się tym aż tak bardzo. Świat się nie kończy na tym, że jakieś zadanie nie zostało wykonane, więc z taką myślą zostawiam cię po poniedziałku i kolejna lekcja już jutro. Hej! Dzisiaj wtorek, druga lekcja związana z tym, co zdarzyło się w ciągu dzisiejszego dnia. To jest takie grupowanie zadań, czyli przygotowywanie sobie takich grup, które można zrobić w danym momencie. Czyli jeżeli mamy telefony, to wpisujemy sobie 5 telefonów, czy tam 10 telefonów pod rząd w przeciągu tam, nie wiem, pół godziny, godziny, bierzemy coś do notowania i po prostu dzwonimy. Jak piszemy maile, to piszemy maile. Jak otwieramy i robimy oferty, to robimy oferty. Dlaczego? Bo to jest trochę tak, że jeżeli do czegoś siadasz i jesteś w jakimś stanie skupienia, to te rzeczy się wykonuje po prostu łatwiej. Jeżeli co chwilę musisz się przełączać pomiędzy wątkami, czyli tak, zadzwonisz, potem napiszesz maila, potem napiszesz jakąś ofertę, potem w trakcie znowu ktoś zadzwoni, znowu coś tam się będzie działo, to może się okazać, że popełniasz błędy, że to nie do końca tak działa, jak powinno działać i się rozpraszasz, po prostu, najzwyczajniej w świecie się rozpraszasz. Potem, nie wiem, wyskoczy ci jakiś magiczny mail, to cię przekieruje gdzieś na jakiegoś Facebooka, to cię przekieruje znowu gdzieś tam, no i już w zasadzie okazuje się, że pół godziny stracone. Więc robienie zadań w formie grupowania naprawdę ma wielkie uzasadnienie i bardzo, bardzo, bardzo usprawnia pracę. No i ja tak właśnie dzisiaj do tego podszedłem. To, co miałem do przygotowania, to przygotowałem, do obdzwonienia obdzwoniłem, maile wysłałem. Jeszcze w międzyczasie tam były jakieś konfkole się pojawiły, tak bardzo, bardzo krótko i spontanicznie, ale to też był taki moment, w którym mogłem to zrobić. Plus dodatkowo jeszcze miałem czas na doczytanie pewnych tam umów, ofert i innych rzeczy, które miałem akurat zaplanowane. I to wszystko się wydarzyło w przeciągu tam tych 3,5 godziny. Więc grupowanie zadań jest naprawdę bardzo efektywnym
sposobem na pracowanie, bo kiedy jesteś w konkretnym stanie, nazwijmy to takim mentalnym i skupienia, czyli kiedy wykonujesz telefony, to wykonujesz telefony i to jest naprawdę bardzo efektywny tryb. I jeszcze jedna lekcja z dzisiaj to, żeby używać kalendarza. Ja osobiście używam kalendarza Apple oraz Google, czyli tych dwóch takich największych. Mam tych kalendarzy rozpisanych kilka. Natomiast co jest ważne a propos kalendarza? Jeżeli masz wpisane zadania w kalendarz, jeśli masz spotkania, wszystkie elementy, które są związane z Twoją pracą i z tym, co masz do wykonania, to po pierwsze, nie musisz pamiętać. Po drugie, system Ci o tym przypomni. Ja mam na przykład Apple Watcha i na Apple Watchu mam tutaj każde kolejne spotkanie. Przez cały dzień ja dokładnie widzę, co mam po sobie do zrobienia. I nie zapominam dzięki temu, mam to zawsze pod ręką i jak widzę, że na przykład zbliża się godzina, to dzisiaj, to też jest lekcja z dzisiaj konkretnie, widzę, że auto nie zostanie odebrane o czasie, w związku z czym nie mogę pojechać do domu, żeby zawieźć młodszą córkę na zajęcia, no więc wtedy mogę poinformować Ulę, hej Ula, to i to się nie zadzieje, to i to będziesz musiała zrobić sama, bo ja cały czas czekam na samochód i w zasadzie ja odebrałem auto dopiero w chwili, kiedy już się zajęcia kończyły, więc gdybym kompletnie o tym zapomniał, to Ula by zadzwoniła, hej, no gdzie ty jesteś? Ja bym powiedział, że no ale kurczę, no jeszcze jestem w serwisie Skody i w ogóle zapomniałem ci powiedzieć i tak dalej. A było wiadomo, że już nie dam rady i Ula musi trochę inaczej sobie ten, powiedzmy, to popołudnie zorganizować. Bardzo cenna lekcja. Jedno to jest grupowanie zadań, drugie to jest kalendarz jest twoim sprzymierzeńcem i wpisuj w niego wszystko, co się da. Dodatkowo wiedz, że dzisiejsze kalendarze typu Google i Apple mają jeszcze taką funkcję powiązaną z GPS-em, że jeśli wpiszesz adres, to aplikacja kalendarza powie ci, że już czas ruszać na to spotkanie, ponieważ są korki na mieście i wtedy wiesz, że żeby się nie spóźnić, to musisz ruszyć w danym momencie, co wydaje się niby proste, niby oczywiste, bo każdy może wejść sobie w Google'a i sprawdzić, ile tam, jaki jest korek i jaki jest czas dojazdu. Natomiast praktyka pokazuje, że jeżeli coś robimy, to najczęściej jest takie, a dobra, jeszcze mam 20 minut, to dojadę, a się okazuje, że był wypadek po drodze i w zasadzie nigdzie nie dojedziesz. Więc w tej perspektywie lekcja, kalendarz twoim sprzymierzeńcem, grupuj zadania w takie same elementy. Jak masz dzwonić, to dzwoń, jak masz pisać oferty, to pisz oferty, jak masz pisać maile, to pisz maile, nie łącz tego, nie przeplataj tego, tylko właśnie łącz to w grupy. I to by było na tyle, do zobaczenia jutro. Cześć, dzisiaj środa i dzisiaj po całym dniu w zasadzie zasiadłem do tego, żeby spisać sobie dzień. Co dokładnie sobie spisać? To jest mój dziennik w formule zwykłych białych kartek, w których zapisuję sobie po prostu moje myśli, przemyślenia, refleksje, emocje, które przeżywałem i różne inne elementy, które przyjdą mi do głowy w trakcie pisania. To są sytuacje związane z Ulą, z dziećmi, z pracą, z pomysłami, z różnymi koncepcjami. I to jest taka duża lekcja na dzisiaj, żeby zapisywać swoje myśli, cele, pragnienia, marzenia i żeby to wszystko było na papierze, tak samo z zadaniami. I ja na przykład do vloga i do takich materiałów, które nagrywam, pomysłów i tego wszystkiego, co robię, wszystko to zapisuję sobie tutaj w iPadzie. Zapisuję to w iPadzie z jednego prostego względu. Jak mam to tutaj, używam oczywiście rysika, więc to takie doświadczenie pisania jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast jak ja to zapiszę w iPadzie, to mam to dostępne w telefonie, mam to dostępne w komputerze, więc bez względu na to, gdzie jestem, to bez problemu mogę do tych informacji dotrzeć i z nich skorzystać. Natomiast na co dzień zapisuję sobie rzeczy w takim oto notatniku, tutaj z cytatem "Find what you love and let it kill you", Charles Bukowski. Zwykłe białe kartki, tutaj nie ma żadnych tam kratek, dotów, mam tylko taką kartkę w linię, żeby sobie tam te linie odrysować. Taki dziennik prowadzę już od kilku lat i zapisuję je sobie, zbieram te dzienniki
Będzie to taka pamiątka dla, nie wiem, dla moich dzieci. Może ktoś kiedyś z tego coś wymyśli, wypisze, zapisze. Zobaczymy, jak potoczy się moje życie. Natomiast ja zaczynałem pisać ten dziennik w zasadzie od tego, że zapisywałem sobie wszystko, co mi się tam złego przytrafiło. Te złe emocje, to wszystko, co się tam we mnie gdzieś kumulowało. To ja to zapisywałem w tym dzienniku, żeby się uwolnić od tych myśli, żeby głowa przestawała myśleć. To już było na papierze, było tam i po prostu się od tego odcinałem, można powiedzieć. Natomiast potem się zacząłem zastanawiać, dlaczego tylko to? Dlaczego zapisuję tylko to, co było złe? I postanowiłem, że będę zapisywał również rzeczy dobre, przemyślenia, myśli i tam wdzięczność się pojawia, pojawiają się rzeczy związane z pomysłami, czasami się pojawiają jakieś rysuneczki, czasami jakieś plusy, minusy zrobienia pewnych rzeczy, więc to wszystko się dzieje tak bardzo, bardzo dynamicznie, nie ma jakiejś takiej dużej ramy. Dodatkowo, zadaniowo, od niedawna planuję tutaj z tym mini planerem, gdzie wrzucam sobie te 5 do 10 zadań na dzień i to naprawdę nieźle się sprawdza i nieźle funkcjonuje. I jaka jest dzisiejsza lekcja? Lekcja jest taka, żeby to wszystko, co nam przyjdzie do głowy, to wszystko, co wydaje nam się świetnym pomysłem, co wydaje się ekstra celem, zadaniem i tak dalej, kiedy wrzucimy to na papier, to zupełnie inaczej zaczyna wyglądać. Jak to przeczytamy i to do nas wróci tak już trochę z zewnątrz, to czasami te pomysły nie są takie dobre, czasami te koncepcje wymagają dużego dopracowania i to, co się wydawało takie wow, robię to tu już i teraz, czasami wymaga naprawdę dopracowania, doszlifowania, a czasami jest już po prostu na tyle dobra, że myślisz sobie okej, to tak wygląda, to mogę zacząć to robić. Więc dzisiejsza lekcja jest taka, żeby zapisywać. Ważne jest, żeby oczyścić głowę, oczyścić umysł z tego, co ci zalega, co nie pozwala ci czasami, no nie wiem, zamknąć pętli. Nasz umysł nie lubi niezakończonych rzeczy, więc jeżeli coś jest niezakończone, coś się dzieje, coś nie zostało domknięte, to cały czas będzie do nas wracać. Więc warto to zapisać, warto to czasami zrobić, warto to wymazać, wyczyścić i po prostu zresetować głowę, żeby więcej już o tym nie myśleć. Więc dzisiaj już wyjąłem dziennik i zapisuję sobie to, co się wydarzyło, to, co się zadziało, bo później zawsze mogę do tego wrócić i niezależnie od tego, co się dalej wydarzy, czy ja te różne propozycje przyjmę, czy nie przyjmę, to już wiem, że one tam są i zawsze mogę do nich wrócić. Taka lekcja na dzisiaj. Mam nadzieję, że dla Ciebie też pomocna. Jutro już czwartek, tydzień leci jak szalony. Za niedługo koniec miesiąca, będzie podsumowanie u nas na grupie i być może będzie podsumowanie całego miesiąca mojego, również w formie wideo, w formie tekstowej na pewno pojawi się na blogu, na podsumowaniach. Tyle na dzisiaj. Cześć. Dzisiaj jest już czwartek i taka lekcja na dzisiaj dla mnie to to, żeby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę i żeby być bardziej asertywnym. A co to dokładnie znaczy? Dzisiaj przyjechała Magdalena, czyli zespół Gromek Team. Magdalena co dzień mieszka w Szwecji, natomiast teraz przyjechała do Polski, bo jutro jest na kolacji osób, które ukończyły wyzwanie Fundacji Kobiety Niezależnej. Przez cały rok dużo pracowała nad sobą. Natomiast no, spotkaliśmy się w ramach grupy 10 tysięcy kroków przez 365 dni. Spotkaliśmy się w knajpie. Ja tam dojechałem dzisiaj dopiero gdzieś w okolicy godziny 19. No i to ten czas po prostu przeleciał przez palce. Jest już godzina 23 i ja zamiast już spać, to dopiero w zasadzie wróciłem do domu. Siedzę teraz w samochodzie z lampką tutaj, żeby nagrać swoją lekcję dzisiejszą z tego, co się wydarzyło, a dzisiaj się sporo wydarzyło, bo dzisiaj były zdjęcia w firmie, dzisiaj były spotkania na mieście, była superwizja i tak wszystko się w zasadzie skumulowało w kilka takich działań i spraw, które się w pewnym sensie wydarzyły, które no, w mojej ocenie można było troszkę lepiej zaplanować, troszkę lepiej poukładać i być troszkę bardziej asertywnym i wyjść o odpowiedniej porze, no ale to jest tak, jak jest miło, jak się spotykamy z ludźmi, których szanujemy, których wspieramy, z którymi jest nam dobrze spędzać czas. No i myślę sobie, że z tej perspektywy to jest coś, co z jednej strony jest fajne, z drugiej no świat się nie skończy, jeśli jutro pójdę spać trochę później i myślę sobie, że jeden z planów i założeń, które ja zrobiłem, to będzie to, że będzie 7 lekcji z tego tygodnia i w zasadzie wypisałem sobie pewne lekcje, które chciałbym, żeby się zawarły. Być może będą one wynikały z tego, co mówiłem wcześniej, czyli tam z planowania, z kalendarza i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że dobrze jest robić plany, bo one naprawdę bardzo pomagają i usprawniają, natomiast w momencie, w którym plany nie idą po Twojej myśli, to trzeba je
dostroić, trzeba je poprawić, trzeba się do nich przystosować i tak zadziałać, żeby to miało maksymalnie dużo sensu, żeby to było efektywne, żeby to było twoje i żeby nie mieć później wyrzutów sumienia. Ja nie będę miał wyrzutów sumienia z tego, że wróciłem później do domu, ale jak myślę sobie o śnie, o regeneracji, o kolejnym, nie wiem, wstaniu jutro rano i kolejnym pójściu do pracy i tak dalej, to myślę sobie, że mógłbym się ją zregenerować, ale z drugiej strony czuję dużą radość i wdzięczność z tego, że się z dziewczynami spotkałem, że mieliśmy okazję posiedzieć, pogadać i tak po prostu po ludzku pobyć w swoim towarzystwie. Więc dla mnie to było cudowne i lekcja taka, która chyba właściwie płynie z tego dzisiejszego wieczoru, mimo że nie było tego, nie było dzisiejszego alko ani nic takiego, ale jest taki film w internecie, który pokazuje o priorytetach, że jak do słoika najpierw nasypiemy piasku, czyli tych takich drobnych rzeczy, to ciężko będzie znaleźć miejsce na te duże, więc zawsze zaczynamy od dużych spraw, dużych kamieni, które wrzucamy do tego słoika, potem trochę mniejsze, potem jest piasek na sam koniec i na koniec ten profesor pyta, czy jest coś jeszcze, co zmieści się do słoika? No i wszyscy mówią, że nie, no że już jak jest piasek, to już w zasadzie nie ma szansy na nic więcej. I on wtedy wyciąga piwko, wlewa to piwko i mówi, zawsze znajdzie się jeszcze miejsce na piwko ze znajomymi. I myślę sobie, że dzisiaj to jest właśnie to. Niezależnie od tego, jak dużo rzeczy się zadzieje, niezależnie od tego, jak dużo rzeczy jesteśmy w stanie sobie zaplanować i zrobić i zrealizować, to super ważne jest to, żeby znaleźć czas po prostu na relacje, na bycie wdzięcznym, na bycie tu i teraz, po prostu. I czerpanie radości z tego, co się dzieje w naszej okolicy i w naszym życiu. Także wydaje mi się, że to jest taka lekcja na dzisiaj. Pomimo twoich planów, tego, co chcesz osiągnąć i tego wszystkiego, co masz do zrobienia, nie zapomnij, że masz też wokół siebie przyjaciół, rodzinę i osoby ważne w twoim życiu. I myślę, że warto, żebyś znalazł czas na to, żeby się z nimi spotkać i utrzymywać te relacje, bo na każdą relację trzeba pracować, tak jak i na każdy sukces i na każdy cel. Tyle na dzisiaj. Ja lecę do domu spać, odpoczywać i jutro piątek. Hej! Cześć, cześć, cześć. No i w zasadzie chciałoby się powiedzieć ostatnie moje nagranie w tym tygodniu. Niestety, nie udało się tego zrobić tak, jak chciałem, bo okazało się, że część materiału, którą nagrałem, została nagrana w slow motion. Nie zauważyłem tego momentu, więc w zasadzie piątkowe moje nagranie, mojej lekcji, zostało nagrane w slow motion. I w tej chwili no, wygląda to wszystko zupełnie bez sensu, materiał się do niczego nie nadaje. Więc muszę tutaj dograć kilka lekcji. Pierwsza lekcja jest taka, że nic, co założyłeś i zaplanowałeś, nie musi się udać. I o co w tym wszystkim chodzi? W piątek po prostu źle się poczułem. Rozwaliło mnie przeziębienie, dostałem kataru. To wszystko przerodziło się trochę w kaszel, w totalne osłabienie. Nie jest to ani żaden COVID, ani nic takiego, bo dzisiaj już jest super. Ale sobota i niedziela były naprawdę bardzo, bardzo słabe. I jak wróciłem z kawałka, można powiedzieć, gali Fundacji Kobiety Niezależnej, na którą zawiozłem Magdę, to może od początku. W pracy już czułem lekkie zmęczenie. Po pracy jeszcze spotkałem się z Magdaleną, która jest teraz już właściwie w Szwecji, ale była w Polsce. I zawoziłem ją na galę dla osób, które wzięły udział w wyzwaniu Fundacji Kobiety Niezależnej, takim wyzwaniu biegowym, gdzie przez cały rok się biega. I Magdalena była tam finisherem, odbierała medal, no i była cała gala z tym związana. W związku z tym, że znam się z dziewczynami i z fundacji, i z RBC, to zawiozłem Magdalenę do hotelu i była okazja, żeby sobie jeszcze porozmawiać ze znajomymi i powspominać, co tam u nich słychać. Nawet był taki pomysł, żebym został i zajął się nagrywaniem mediów społecznościowych, ale
W związku z tym, że cały tydzień miałem bardzo zajęty, mało się widziałem z dziećmi, podziękowałem i tym razem wróciłem do domu. Poza tym naprawdę nie czułem się już wystarczająco dobrze i stwierdziłem, że po co mam roznosić dalej zarazki. I wróciłem do domu. Jak wróciłem do domu, to się w zasadzie zaraz położyłem, już tak organizm chyba, nie wiem, odpuścił, euforia spadła i zaczęło się osłabienie. Położyłem się do łóżka i już w zasadzie nie zrobiłem nic produktywnego, więc niezależnie od tego, co zaplanujesz, może przyjść choroba, może wydarzyć się coś, czego nie przewidujesz i w zasadzie nic więcej z tego nie będzie. Ja dodatkowo, tak jak powiedziałem, spierdzieliłem sobie połowę materiału, który nagrywałem, bo chciałem nagrać, nie wiem, 2-3 sceny w slow motion, no i okazało się, że potem nie kliknąłem jeszcze raz i wszystko już potem nagrywałem w slow motion. Trz, no głupota. No i tak to czasami się zdarza. U nas w domu już stoi choinka. Wiele osób mówi tak, co Kuba, jak to? Przecież jeszcze nie ma nawet grudnia, a u was już choinka. Tak, my mamy taką w sumie tradycję, że lubimy ten świąteczny klimat, cała nasza rodzina go lubi i stwierdziliśmy, że będziemy sobie nagrywać materiał i stwierdziliśmy, że my choinkę będziemy ubierali od początku grudnia i ona będzie sobie stała cały miesiąc i będziemy cieszyć oko, będziemy sobie odpalać światełka i tak dalej. Odwiedziła nas też siostra Uli razem z mężem, więc pobawili się z dziewczynkami, a ja mogłem sobie spokojnie chorować i leżeć w sypialni i robić dosłownie totalnie nic. To były tak bardzo odmurzające 2 dni z perspektywy mojej produktywności i efektywności. Spędziłem je w zasadzie leżąc w łóżku, oglądając filmy, TikToki, Instagrama i jakieś takie totalne pierdoły. Naprawdę nie miałem ani siły, ani chęci nawet myśleć o tym, co jest do zrobienia, o planach, o zadaniach i o tym wszystkim, co tam było dookoła. I stwierdziłem, że to jest mój czas, żeby sobie odpocząć. To dało mi spokój, to dało mi relaks, taką możliwość odpoczynku. Niestety przerwała się moja dobra pasja, jeśli chodzi o spalanie kalorii, o spacery i tak dalej. I to jak spojrzałem w statystykę, to okazało się, że to jest chyba naprawdę pierwsza choroba w tym roku, taka, która spowodowała, że nie wyszedłem na spacery. I naprawdę od 3 czy 4 dni na moim zegarku dzieje się 2-3 tysiące kroków. Niestety. Czasami tak bywa i mógłbym powiedzieć oczywiście, że to pewnie choroba to tylko wymówka i nie trzeba było tyle leżeć, ale stwierdziłem, że cały rok chodziłem i jak 2-3 dni nie pójdę, to i tak będę w stanie zbudować swoją statystykę 10 tysięcy kroków średniej przez miesiąc listopad. Wyszło tak, że na początku listopada trochę więcej pochodziłem, więc miałem już nadrobione trochę kroków i teraz nie muszę nadrabiać aż tak dużo, ale wiem, że od jutra już wracam z powrotem na tory i będę dalej spacerował, bo to jest dla mnie ważne, to jest mój cel na ten rok, tak, żeby zmaksymalizować swój ruch i swoją aktywność fizyczną. Dzięki temu, tak jak pisałem już w październikowym podsumowaniu, zrzuciłem ponad 12 kg wagi i naprawdę bardzo dobrze się z tym czuję, więc jest ok. Ten tydzień wymyśliłem sobie, że będzie zupełnie inny, naprawdę, że to będzie tydzień, w którym będzie 7 lekcji, pięknie to wszystko będzie poukładane, będą jakieś takie przerzuty, będę pokazywał to, co się działo, będę dużo nagrywał, będę dużo robił i tak dalej, i że to będzie taki fajny vlog. I co się okazało? 3 dni totalnie wypadłem, nie nagrywałem lekcji, jak byłem chory, nie miałem siły w ogóle, żeby się podnieść, żeby zacząć montować, żeby zrobić cokolwiek tak naprawdę. I miałem taką lekcję na weekend, żeby spędzić czas z rodziną, żeby być blisko nich, żeby to był taki jakościowy czas. I co się okazało? Że większość czasu przeleżałem tutaj w łóżku, dosłownie w słabej kondycji, bez siły. Prosiłem dzieciaki, żeby nie przychodziły do mnie do sypialni, bo się źle czuję i nie chcę ich z powrotem zarazić, więc było wietrzone. Jak chodziłem po domu, to naprawdę tak minimalnie starałem się z odległości, tylko prysznic, toaleta, łóżko. Ale co jest fantastyczną lekcją, którą wyciągnąłem, to to, że kiedy dbasz o relacje w domu, o to, z kim żyjesz i jak żyjesz, to w takich chwilach dostajesz wsparcie, dostajesz opiekę i naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że jestem
po prostu w cudownej rodzinie, bo i dziewczynki przynosiły mi inhalator i herbatki i zabierały brudne szklanki i to było naprawdę takie cudowne, że przychodziły mi mierzyć temperaturę i naprawdę mogłem liczyć na moją rodzinę i na wielkie wsparcie pod kątem, nie wiem, przygotowywania posiłków, ogarnięcia tutaj wszystkiego w domu i tak dalej, więc to było naprawdę mega. I jestem za to super wdzięczny, więc naprawdę warto dbać o relacje, warto dbać o jakościowy czas z rodziną, żeby nie być gościem, żeby naprawdę czuć radość i szczęście z tego, że się jest w takim otoczeniu. I to jest dla mnie chyba największa i najpiękniejsza lekcja przez ten weekend, więc dzięki za to mojej rodzince i naprawdę polecam dbać o relacje i o to, co się dzieje wokół Was. Ja wracam do działań, do pracy, do pana produktywnego, do zespołu i od grudnia będziemy ruszać z kolejnym takim, można powiedzieć, miesiącem, który będzie miał codzienne posty, codzienne aktywności i będziemy przygotowywali się do świąt produktywnie, efektywnie. Będziemy mówić o moim przełomowym roku, będziemy mówili o zmianach, o tym, że ta końcówka roku to jest odpowiedni moment do tego, żeby zacząć działać, myśleć, żeby przemyśleć sobie to, co wydarzyło się w tym prawie już minionym roku oraz zaplanować kolejny i być może dołączyć do programu Mój Przełomowy Rok. Także zapraszam Was na mojego Instagrama, Facebooka. Tam posty będą się pojawiały codziennie od 1 grudnia. No i co, jeśli podobają Ci się te vlogi, daj lajka, daj suba, czekam na Twoje komentarze, na to, o czym chciałbyś albo chciałabyś posłuchać, co więcej jeszcze zobaczyć z takiej perspektywy mnie, mojego życia i tego, jak ja funkcjonuję, więc czekam na informacje, trzymaj się ciepło i dużo, dużo zdrowia, bo zdrowie dzisiaj jest najważniejsze. Trzymaj się ciepło, cześć!